podziękujmy profesor Ewie za to magiczne miejsce, które nam tu udostępniła. Nauczyła nas wszystkiego i zaraziła nas pasją do tkaniny artystycznej i to tej warsztatowej, tej, która jest najbardziej czasochłonna, najbardziej pracochłonna i w zasadzie najcenniejsza. I w zasadzie takie prace właśnie warsztatowe tutaj na tej wystawie mają miejsce. Prace, które mają wątek i osnowę, żadne namiastki sztuki włókna. Więc proszę, podziwiajcie, to właśnie na to zwróćcie uwagę. Po drugie, chciałam podziękować grupie tkackiej. Chciałam powiedzieć, podziękujmy sobie nawzajem za wsparcie, bo bez tego wsparcia nie byłoby nas tutaj dzisiaj. Dziękujemy. Bardzo ważne. Chciałam jeszcze zwrócić uwagę na kilka osób, których tutaj nie ma, ale są z nami duże. To znaczy Ludwika, która była tutaj dzisiaj, odwiedziła wystawę. Napisała do mnie też Jadzia Burza, że jest tu z nami. Bardzo by chciała, bardzo żałuję, że nie może być tutaj ciałem, ale też trzyma za nas kciuki. Trzyma też kciuki za nas, jeszcze nieformalny, nieformalny członek grupy tkackiej, ale jej sympatyk, projektant mojego gobelinu Fantazma. Można sobie tam poczytać coś na ten temat. I chciałam, abyśmy sobie wszyscy, każdy z osobna, sobie samemu podziękował jeszcze za wytrwałość.